Wczoraj tutaj do domu czcigodny pan zawołał mnie, pani listonoszka przyniosła ileś tam listów, wśród których komuś tam się jawi, prywatne objawienia ma i mi przekazuje, co jemu tam Pan Bóg, czy to ten, co mu się objawi, przekazuje. Jest tam też o tym, że zabity będę, także takie ciekawe tam rzeczy jakieś. Ciekawe, kto się objawia, bo ktoś się przedstawia, że z Michałem Archaniołem, tylko tu po tej ziemi chodzi tak, no, czasowo i tam mam zrobić tak, jak mi pisze. Także na ten sposób. Potem jakieś tam tutaj z urzędu, z powiatu czy z gminy, jakby to tam było, jakaś tam informacja o tym ABW, które się ma zajmować księdzem Michałem Woźnickim. Potem był jeden list, którego nie przyjąłem, z inspektoratu salezjańskiego we Wrocławiu. Nie przyjąłem, no bo ja z inspektoratu salezjańskiego we Wrocławiu w zasadzie jednej tylko informacji oczekuję, której nie chcę, która jedyna mnie interesuje, tak mogę powiedzieć. Do której nie potrzebuję pisma, bo jak będzie, to się przekonam. O przywróceniu mszy świętej w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła Wronicka 9 w Poznaniu. I że będzie on tam sprawował. No powiem, nie interesuje mi, czy ksiądz Szymczak Arkadiusz, czy ksiądz Bielski, czy inny ksiądz. No i do tego jeszcze, że nie msza odprawiana, tak jak ja odprawiałem przy bocznym ołtarzu z zamkniętymi drzwiami, żeby czasem dziwni ludzie nie weszli. I ci dziwni ludzie, właśnie owi ludzie, którzy noszą czerwone płaszcze z wizerunkiem Chrystusa Króla na plecach, chciałoby się powiedzieć na piersi, na plecach. No w Ewangelii Chrystusowej znajdziemy, że to owce zbłąkane najbardziej potrzebują pokarmu, więc dlaczego nie mają wejść? Słuchać Słowa Bożego, tym bardziej, że mogą być zwodzone. Zwodzone taką właśnie dawką prawdy, jak od księdza Natanka będzie, ale później zwodzenie w najważniejszej dziedzinie dotyczącej zbawienia duszy. Nie są, jeśli by nawet były prawdziwe objawienia od Pani Agnieszki stojące ponad objawieniem, które Kościół ma. I ksiądz, który jest księdzem, a cóż dopiero doktorem habilitowanym, musi o tym wiedzieć, tym bardziej, że ksiądz Natanek o tym dobrze wie. W Poznaniu, na rekolekcjach, na winogradach, który to tam był, 2008 rok, 9, proboszczem był wtedy ksiądz Zbigniew Kasperski, przestrzegał wszystkich przed prywatnymi objawieniami, które się przyjmuje na zasadzie, od że jest, to przyjmuje, że musi je rozeznać Kościół, i nagle ksiądz Natanek czyni się Kościołem na sposób, że będąca przy nim pani Agnieszka, która tu widzi, jak ksiądz Natanek ma tu coś nie tak, to mu tu poprawi kołnierzyk, tu nie wiem co, podmucha też, może pogłaszcze też na ten sposób Agnisia. Zaczął propagować prywatne objawienie. Więc niezależnie od tego, kto by na Wronieckiej mszę świętą sprawował, podałem, jak rzecz się ma mieć, że kapłani nieobciążeni karami kościelnymi, którzy sprawują tam, no, legalnie, czy wie o tym przełożony, i sprawują przy głównym ołtarzu. Sprawowanie przy głównym ołtarzu domaga się, że żadnego mebla za kapłanem nie może być, jak to się działo od chociażby jak ksiądz Jacek Bałęba w Międzybożu, czy ksiądz Jacek Bałęba tam posługiwał, ale jak Głotów, tak, w Gotowie?
Wrostkowie, tam gdzie byliśmy. Wrostkowie, no Głotowie też. No i w ogóle przychodzi też, ale żebyśmy mogli tam wejść. Jako wierni, słuchać nabożnie mszy. No to oczywiste, że nie może być składana nowa msza, która przyjęła, przyjęte zostało w tej chwili, że wiąże się z udzielaniem komunii na stojąco i do rąk, co jest, musi skutkować konsekwencją, że w wyniku tak rozdawanej komunii świętej, jeśli w wyniku nowych mszy była ważna konsekracja, Pan Jezus będzie brukany w partykułach na podłodze. No i o tym nie musi inspektor salezjański pisać. Ma obowiązek to zrobić, zabezpieczyć. Wtedy nie musi do mnie pisać. Jakby pisał, no to wtedy, jak zobaczę, że się tak stało i pismo przyszło, to będę domniemywał, że jest w tej sprawie i odbiorę. Inaczej nie mam co z inspektoratu żadnego pisma do odbierania. Po prostu. Nie po drodze nam. Nie można młodego człowieka werbować do zgromadzenia salezjańskiego, a później chcieć mu przekręcić sumienie, zdusić sumienie, zabić sumienie za cenę bycia zakonnikiem i kapłanem. To jest zbrodnia. Salezjanie dokonali takiej zbrodni na rzeszach młodych ludzi, którzy się nie obronili. Wśród nich moi koledzy. Że im zdeptano sumienie. Powiedziano im, jak mają żyć, a nie dano jednocześnie łaski w postaci najświętszej ofiary mszy świętej, nawet żeby zostać w czystości, żeby obronić się przed pedałem. Dowiedziesz, że ksiądz Grzegorz Oleś, dyrektor czy tam jakiś nauczyciel w szkole w Lubinie, który zainteresowania pedofilskie przejawiał, nie otrzymałby łaski z najświętszej ofiary mszy świętej do zduszenia w sobie skłonności do rozwiązłości seksualnej, a przynajmniej byłby gotowy uznać grzech. Wtedy, kiedy jego uznanie skutkowałoby możnością wyrwania z nałogu, kiedy nie wszedłby w nałóg rozwiązłości na stopień, że nie daje się z tego wyjść, tak jak pijak. Jak wypije, to musi się upić. Jak się będzie upijał, stanie się alkoholikiem. Nie musi się zacząć upijać, a uzależnił się od alkoholu. Jeśli będzie dzień w dzień, czy w zależności od wrażliwości jakieś tam pił dla zabicia smutku albo o radości.